Cześć, tu Monika Dąbkiewicz z kanału Misja Ślub. W tym odcinku podpowiem Wam, na co zwrócić uwagę przy wyborze oprawy muzycznej na wesele. Jeśli wydaje Wam się, że to drobiazg, zaraz pokażę Wam fragment filmu z wesela pary, która myślała podobnie. Jedziemy! Hej! Hej! Jedziemy, panowie! Pozdrawiamy wszystkich! Dzięki filmie na to! Chodźcie w górę! Za dużo alkoholu, muzyka z playbacku albo fałsz to największe grzechy zespołów weselnych. Na co więc zwrócić uwagę, aby uniknąć wpadki? Sprawdźmy. Poszukiwania zespołu rozpocznijcie od ustalenia, przy jakiej muzyce chcielibyście bawić się na swoim weselu. Z reguły zespoły są sprofilowane już na określone style muzyczne, a wybór tych zespołów jest ogromny. I tak na przykład, jeśli chcecie na weselu techno, to nie będzie z tym problemu. Pamiętajcie, że przy wyborze oprawy muzycznej na wesele nie warto kierować się wyłącznie swoim gustem. Wesele jest przecież imprezą nie tylko dla pary młodej, ale również dla gości. A wśród nich są Wasze mamy, ciocie i babcie, które niekoniecznie są fankami klubowej sprężyny. Niekoniecznie jest też tak, że najlepszy zespół to ten najdroższy. Wiele zespołów z tak zwanej wyższej półki za nic w świecie nie zagrałoby muzyki disco polo. Jeśli Wy z kolei nie wyobrażacie sobie swojego wesela bez takich rytmów, po prostu odpuśćcie. Nie ma też sensu namawiać zespołu do zmiany repertuaru, bo na pewno wyjdzie to sztucznie i efekt nie będzie zadowalał ani jednej, ani drugiej strony. Nawet najlepsi muzycy nie zdziałają nic bez dobrego nagłośnienia. Sprawdźcie, jakim sprzętem dysponuje Wasza kapela. Jeśli nie macie okazji posłuchać ich na żywo, poproście, żeby wysłali Wam archiwalne nagrania z wesela, na którym grali, ale co ważne, warto, żeby było to nagranie amatorskie, na przykład z komórki. Zwróćcie na to szczególną uwagę, ponieważ kiedy mój narzeczony i ja szukaliśmy zespołu na wesele, wiele kapel wysyłało nam nagrania z wesela, ale z podłożonym profesjonalnym dźwiękiem ze studia, co nie dawało nam realnego spojrzenia na sprawę. Także pamiętajcie o tym i pilnujcie tego. No i upewnijcie się, na czym będą grać członkowie zespołu. Z moich obserwacji wynika, że muzycy to często ludzie wielu talentów, którzy potrafią albo przynajmniej próbują grać na dosłownie wszystkim. Na samym początku omówcie też kwestię noclegu. Wiele kapel dysponuje swoim minibusem, dzięki któremu mogą wrócić do domu nawet nad ranem. Natomiast niektórzy domagają się zapewnienia im noclegu, a to dodatkowy wydatek dla Państwa młodych. Ustalcie też, jak będą ubrani członkowie zespołu. To, że Wam wydaje się, że garnitur to podstawa, wcale nie oznacza, że podobnie myślą muzycy. Być może im najlepiej gra się w koszulce i dżinsach. Wiele kapel na specjalne życzenie ubiera się na przykład na biało, a nawet i w mundury w stylu Napoleona. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem zdania, że okropnym obciachem na weselu są banery reklamowe zespołów ustawione w jakimś widocznym miejscu i najgorsze, jeśli o zgrozo, są na nich też numery telefonów. Moim zdaniem takie widoki potrafią zepsuć najbardziej romantyczne czy wzruszające ujęcia z wesela, na przykład te z pierwszego tańca czy z podziękowań dla rodziców. Moja rada jest taka, jeśli bardzo zależy Wam na danym zespole, a on nie chce ustąpić z tych banerów, zapytajcie po prostu o rabat. Skoro już chcą się reklamować na imprezie, za którą to Wy płacicie, myślę, że to uczciwe rozwiązanie. Upewnijcie się, że dany zespół ma w swojej ofercie także obsługę konferansjerską.
Kiedy mój narzeczony i ja szukaliśmy zespołu na wesele, wiele kapel z tak zwanej wyższej półki, owszem, chciało zagrać na tej uroczystości, ale na pytanie o czepiny dostawały ataku paniki. Moim zdaniem nie ma też sensu przekonywać ich do poprowadzenia tych oczepin, bo jeśli dany muzyk zrobi to z przymusu, ale też bez doświadczenia i emocji, to efekt i tak będzie kiepski. Jeszcze w umowie weselnej ustalcie kwestię alkoholu. Myślę, że całkowite zakazywanie picia jest niepotrzebne. Zespół przecież musi się dobrze bawić, poza tym powinien wypić też zdrowie Państwa młodych. Ale myślę, że spokojnie możecie zawrzeć w umowie informacje o tym, że członkowie zespołu nie mogą się upić w widoczny dla gości sposób. No i na koniec upewnijcie się, że zespół, który ma grać na Waszym weselu czy ślubie, na pewno potrafi to robić. Ta para na przykład tego nie sprawdziła. No i takie były tego efekty. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych części, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i dajcie łapkę w górę. Szukajcie mnie też na moim Facebooku i na Instagramie. Linki zobaczycie w opisie tego filmu. Liczę na Was. Do zobaczenia.